Także witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Kuba Karliński i chciałem dzisiaj opowiedzieć troszkę na temat tego, jak znaleźć dla siebie nieruchomość na inwestycje, ponieważ temat inwestycji, o którym rozmawialiśmy na poprzednim hangoucie 2 tygodnie temu, wywołał duże zainteresowanie, a kwestia znalezienia właściwej inwestycji dla siebie to jest takie wyzwanie, które każdy, kto chce inwestycji, kto chce nieruchomość kupić, z którym się po prostu powinien zmierzyć. Może kilka słów o mnie. Uwielbiam drukowanie. I teraz w momencie, kiedy tylko jestem w stanie z wielką chęcią, zarówno w zimnej wodzie, jak i w ciepłej wodzie, mogę te bąbelki posłuchać, to z wielką chęcią na takie spędzanie wolnego czasu się piszę. Natomiast to nurkowanie jako pasja, jako hobby też jest coś takiego, co dojrzewało we mnie przez no, ładnych parę lat. I dzisiaj, tak jak popatrzę, no to do wszystkiego trzeba dojrzeć. Podobnie było z zawodowymi tematami, z nieruchomościami. Też początkowo dla mnie to było hobby. Zacząłem się nimi zajmować na poważnie gdzieś w 2009-2010 roku. No i dzisiaj tak naprawdę mamy w ramach inwestycji ziemskich, w ramach inwestycji w kamienice, zaufało nam ponad 370 inwestorów, prawie 60 milionów złotych zainwestowanego kapitału. To jest ten portfel nieruchomości, którym dzisiaj zarządzam. I zarówno przy inwestycjach ziemskich, jak i przy inwestycjach w kamienice kwestia znalezienia właściwego rodzaju inwestycji to jest to, co jest tak naprawdę kluczowym wyzwaniem. I dlatego temu tematowi chciałem poświęcić dzisiaj tą sesję. No i teraz, jeżeli Państwo możecie zapytać sami siebie, okej, chciałbym spróbować albo chciałbym się przymierzyć do inwestycji w nieruchomości i w jaki sposób ja tą inwestycję, taką, która będzie dobra dla mnie, powinienem znaleźć. Można inwestować w różne rzeczy. Tych nieruchomości jest sporo w różnych kategoriach. Są też nieruchomości niby takie same, ale kamienica przykładowo w Warszawie to będzie zupełnie inny rodzaj inwestycji, zupełnie inna nieruchomość niż na przykład kamienica na przykład w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, czy na przykład w Krakowie, czy w Katowicach, czy w Szczecinie. I tutaj specyfika lokalna i lokalizacja ma bardzo duże znaczenie. Kluczowe jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co ja chcę robić, czego ja chcę, dlaczego ja chcę akurat tak, a nie inaczej i wreszcie w jaki sposób konkretnie ten plan zrealizować. I teraz począwszy od pytania tak naprawdę, czego chcesz, można bardzo łatwo zadać sobie pytanie, co ja chcę. Jeżeli nie wiem, czego chcę, to tak jak z innymi obszarami czy aspektami w życiu, jeżeli nie wiem, czego chcę, no to nigdy nie dojdę do tego, gdzie chcę. Więc kluczowe pierwsze wyzwanie, pierwszy temat jest taki, że no trzeba zdecydowanie wiedzieć, czego się chce. I kwestia taka, no uczciwie po prostu ze sobą trzeba to mówić. W odniesieniu do nieruchomości można inwestować w mieszkania na wynajem i to jest pewnie najpopularniejszy, najczęstszy i taki wykorzystywany przez największą liczbę osób rodzaj inwestowania. Można inwestować kupując przykładowo jakieś działki budowlane, które w dobrej cenie kupione po kilku latach mogą tą cenę zwiększyć. Można inwestować kupując ziemię rolną, którą albo ktoś będzie uprawiał, albo ona sobie po prostu będzie leżała i z czasem też ta wartość się jej zwiększy. Z czasem, czytaj, w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. Można kupować mieszkania na wynajem, tak jak powiedziałem, ale można też kupować apartamenty w systemie takich kondo hoteli. Można kupować na przykład lokale usługowe, które będą wynajmowane, które będą generowały dochód pasywny. Można też kupować mieszkania w kamienicach lub całe kamienice. I w tym momencie tak naprawdę pytanie, no można kupić też dworek, w którym się urządzi jakąś agroturystykę na przykład. I teraz każda nieruchomość
oferuje inny rodzaj, znaczy ma inną specyfikę, oferuje inny rodzaj wyzwań i teraz nie dla każdego taka sama nieruchomość będzie dobrą inwestycją. Warto po pierwsze mniej więcej przynajmniej sobie zawęzić obszar wyszukiwania, bo rynek nieruchomości jest potężny, wyboru jest wiele, jeżeli ktoś się nawet zdecyduje na to, że on chce mieszkanie kupić takie, które by chciał wynajmować i chce je kupić w mieście, w którym mieszka, dla przykładu niech to będzie Warszawa, no to w Warszawie mamy tych mieszkań do wyboru bardzo dużo, w bardzo różnym standardzie, w różnych dzielnicach, w różnych lokalizacjach. Każda z nich ma swoją oddzielną specyfikę i trzeba dość precyzyjnie, dość dokładnie zadać sobie sporo pytań wcześniej, żeby taką nieruchomość wybrać dla siebie we właściwy sposób. I teraz o konkretnych różnych rodzajach nieruchomości, o tym jakie zalety, jakie wady wiążą się z inwestycjami właśnie w te różne rodzaje nieruchomości, opowiadałem troszkę na poprzednim hangoucie. Nagranie z tego hangouta można znaleźć na YouTubie. Jeżeli ten temat jest ciekawy, jest interesujący, to bardzo proszę, żeby Państwo, czy żebyście dali znać, wpisując komentarz czy informację, czy temat, jaka nieruchomość, jeżeli to jest interesujące, to bardzo proszę o wpisanie w polu na pytania i odpowiedzi, które mam nadzieję, że tym razem działa, obok tego okienka, gdzie wyświetla się przekaz. Jeżeli nie działa, bo tu mam sygnały, że może nie być widoczne, prośba o wpisanie na czacie i jeżeli tutaj dostaniemy większą liczbę głosów, to z chęcią do tego tematu wrócimy. To jest temat rzeka, o którym można rozmawiać długo i temat ciężko jest wyczerpać. Natomiast dzisiaj chciałbym się skoncentrować trochę nad tym, żeby określić to, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego ja chcę inwestować w nieruchomości, dlaczego w takie nieruchomości, a nie inne i co tutaj jest w tym dla mnie. Jest taka mądrość ludowa, nie wiem kto jest autorem, natomiast głęboko się z tym zgadzam i wierzę, że im ważniejszy jest powód, im większe jest to dlaczego, im bardziej jestem przekonany do tego, że tak chcę to robić, to tym łatwiej jest poradzić sobie z wyzwaniami operacyjnymi, z odpowiedzią na pytanie, jak to zrobić. Tutaj motywacja jest kluczowa i przy inwestycji w nieruchomości zazwyczaj to są spore kwoty, które trzeba zainwestować i to jest inwestycja na dłuższy czas. Zdecydowanie i koniecznie trzeba, zanim się taką inwestycję rozpocznie, zanim się podpisze akt notarialny zakupu nieruchomości, trzeba sobie uczciwie samemu przed sobą odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ja chcę to robić, dlaczego chcę robić to, a nie coś innego, na ile to jest zgodne z moją osobowością, z moim trybem życia i z tym, w jaki sposób ja chcę funkcjonować. Warto też w taką rozmowę zaangażować i taką rozmowę przeprowadzić swojego partnera, partnerkę, małżonkę, ponieważ często inwestycje w nieruchomości to są inwestycje no, na długi okres czasu, na długi czas, takie, które pozwalają z jednej strony tą stabilizację finansową i niezależność finansową zbudować, natomiast znam też liczne przypadki nie do końca dobrze przemyślanych i przedyskutowanych inwestycji, które były powodem kłótni i sporów w zupełnie niepotrzebnych często w związkach. Im więcej wątpliwości, pytań za i przeciw zostanie omówionych przed rozpoczęciem inwestycji, tym zdecydowanie łatwiej, pewniej i skuteczniej będzie przeprowadzić całą inwestycję. I teraz, jakie mogą być różne możliwe motywacje do tego, żeby dokonać inwestycji, żeby inwestować i żeby szukać i konkretnie znajdować nieruchomości. Poproszę tutaj może o pokazanie kolejnego slajdu. Kilka takich najbardziej podstawowych, takich, z którymi spotykamy się najczęściej u inwestorów. To są przede wszystkim takie, no okej, mam jakąś nadwyżkę finansową, którą mam dzisiaj, moja firma dobrze prosperuje, generuje nadwyżkę, natomiast zdecydowanie chcę coś z nią zrobić. I teraz zanim o tych konkretnych motywacjach, chciałbym Państwu pokazać na przykładzie
tych naszych warszawskich kamienic, w jaki sposób robić inwestycje na trochę większą skalę. Taką inwestycję, która wymaga kapitału już nie kilkuset tysięcy złotych, tylko raczej kilku czy kilkunastu milionów złotych. Na przykładzie kamienicy, którą mamy obecnie już na finiszu, pod koniec inwestycji, na ulicy Kamienkowskiej 29 w Warszawie. To jest kamienica, którą kupiliśmy w ubiegłym roku. Ona na etapie zakupu wyglądała tak, jak Państwo widzicie teraz na zdjęciu. Nieużywana, niezamieszkała, opuszczona, taka, która część okien miała też zamurowanych, pustostan grożący zawaleniem. Dwa budynki, kamienica frontowa po prawej stronie i kamienica i budynek oficyny, który Państwo widzicie po lewej stronie. Tynki obdrapane, nie za specjalnie wyglądający, też taka okolica zarośnięte, zaniedbane. Jest sporo takich nieruchomości cały czas, które czekają na to, żeby ktoś się nimi zaopiekował. I teraz od momentu, kiedy w drugiej połowie, pod koniec ubiegłego roku ją kupiliśmy, zaszły tam dość istotne zmiany. Przede wszystkim została oczyszczona, opróżniona ze śmieci, a widzicie Państwo, ile śmieci tam było. Różnego rodzaju dzicy lokatorzy urządzili tam sobie kwaterę, zbieracze, no i wyjechało stamtąd z kamienicy ze śmieciami, ale także z fragmentami instalacji starych, ze skutymi tynkami, ze starymi oknami. Wyjechało tam z tej kamienicy, myślę, że około 200 kontenerów z śmieci, gruzu, po to, żeby można było w ogóle wejść z pracami budowlanymi na jej teren. W kolejnym etapie zostały po oczyszczeniu, zostały nam de facto same mury plus elementy takie, które udało się zachować, to powiem, klatka schodowa, drewniane schody, które zostały oryginalnie. Byliśmy w stanie wszystkie instalacje położyć tam na nowo. Część ścianek działowych została też postawiona na nowo. No i prace już takie, jak powiem, bardziej budowlane, dotyczące również załatania dziur w elewacji, wstawienia nowych okien. One pomogły doprowadzić do takiego momentu, gdzie mamy stan deweloperski w lokalach właściwie na dzień dzisiejszy już osiągnięty. I dzięki temu widzimy fragmenty odsłoniętych murów, odsłoniętych cegieł, otynkowane, pomalowane, przygotowane de facto do założenia finalnych elementów instalacji, czyli na przykład grzejników, a także no, czekamy teraz jeszcze na odpowiednie pozwolenia i czeka nas jeszcze ocieplenie, remont elewacji i naprawa, oczywiście zrobienie od nowa dachu i mniej więcej na koniec września spodziewamy się te prace zakończyć i sprzedać mieszkania nabywcom, lokatorom, którzy będą tam mieszkać. Projekt, który jest dość duży, bo ta kamienica nie jest duża, natomiast projekt w porównaniu na przykład do mieszkania jest duży, tam około 20 lokali i kilkaset, 700 metrów mniej więcej kwadratowych, natomiast mniej więcej 3 kwartały, to jest jego czasookres. Czyli projekt jak na kamienicę relatywnie krótki, nie zawsze się da w projekt przeprowadzić w tą stronę. Natomiast dla zilustrowania mniej więcej skali przedsięwzięcia trochę większego, bardziej poważnego i jednocześnie takiego, które daje, czy pozwala wypracować wyższą stopę zwrotu, to jest takie przedsięwzięcie, które warto też rozważyć. Widzicie Państwo teraz, jak ta kamienica nasza na Kamienkowskiej 29 będzie wyglądać za te 2-3 miesiące. To są akurat zdjęcia z kamienicy bliźniaczej na Kamienkowskiej 41, która była remontowana przez naszych ekspertów, przez tą samą ekipę, która pracuje na Kamienkowskiej 29, mniej więcej rok wcześniej. Kamienica się zamieszkała, w pełni użytkowana, zupełnie niepodobna do tych gołych murów i zamurowanych okien, jakie miała jeszcze 2 lata temu. I teraz przechodząc do tematu właściwego, chciałbym wrócić do motywacji, bo kluczowe tak naprawdę pytanie, dlaczego ja chcę się zajmować akurat inwestycjami w takiej nieruchomości, dlaczego w ogóle chcę się zajmować inwestycjami w nieruchomości, to znalezienie właściwego dlaczego pozwala określić, czy ja chcę pójść w lewo, czy w prawo i czy ja będę mieć satysfakcję z tej inwestycji. I teraz tak jak rozmawiamy z inwestorami, kiedy spotykamy się z nimi, kiedy pytają nas,
co macie do zaproponowania, jak wy te inwestycje prowadzicie, to jakby rozmawiamy i często też pytamy, jaka motywacja inwestorami kieruje, dlaczego oni akurat chcą się zaangażować w jakiś jeden czy drugi projekt. No i najczęściej słyszymy, że chcą zabezpieczyć siebie na przyszłość, zabezpieczyć swoją rodzinę, swoich najbliższych, swoje dzieci, ale także przewidują, że biznes dzisiaj idzie bardzo dobrze, powiedzmy praca daje dobrą pensję i pozwala godziwie żyć, natomiast no, nigdy nie wiadomo, co się będzie działo za 5, za 10, za 20 lat i te nadwyżki finansowe generowane dzisiaj, bardzo łatwo jest je przejeść, skonsumować, ale wyzwanie polega na tym, żeby tak naprawdę powstrzymać się od konsumpcji i być w stanie je tak zainwestować, żeby one przyniosły profity. I to może być po prostu nieruchomość, którą będzie można sprzedać za jakiś czas, za 10, za 20 czy za 5 lat, ale także to może być taka nieruchomość, która będzie generowała dochody. I to mogą być albo dochody, które będą co miesiąc do pensji czy do dochodów z biznesu dodatkowo jakąś kwotę po prostu generowały. Wynajęcie mieszkania takiego małego, no to może być kwota 1000 zł, większego 1500 czy 2000 zł. Przy średniej krajowej na poziomie około 4000 zł jedno większe mieszkanie może dodatkowo 50% tych dochodów z pensji wygenerować. I tak jak widzimy, to wiele osób korzysta chętnie z takiej opcji, gdzie właśnie dodatkowe dochody z mieszkania na wynajem, czy też na przykład z lokalu użytkowego są dla nich atrakcyjną formą inwestycji, no i te dodatkowe dochody generują, a te dodatkowe dochody można później również reinwestować w momencie, kiedy się uda je zakumulować. I wtedy oczywiście wiadomo, że ta stabilność finansowa, pewność, niezależność i większy spokój zarówno przy prowadzeniu biznesu, bądź też firmy jest tym, co pozwala cieszyć się większym luzem i mniejszym stresem na co dzień. Mamy wreszcie też taką sytuację, gdzie wiele osób, szczególnie tych, którym biznes bardzo dobrze prosperuje, który generuje bardzo dobre wyniki finansowe, z czasem coraz więcej inwestują w nieruchomości, z czasem mają coraz więcej dochodów z tych nieruchomości i stają się powoli te dochody z, na przykład z najmu, ich podstawowym źródłem dochodu. I tutaj taki model rentierski w oparciu o dobrze zbudowany portfel nieruchomości pewnie najłatwiej, czy relatywnie najłatwiej jest zbudować. W nieruchomości potrafią dawać przychody co miesiąc. Jeżeli ktoś inwestuje na giełdzie, czy w różne instrumenty różne na rynku finansowym, to oczywiście pozwala także te dochody generować, aczkolwiek poziom ryzyka jest oczywiście większy. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że inwestowanie w biznes bezpośrednio, które też daje dochody, no to jak biznes idzie dobrze, to daje dochody, natomiast jeżeli biznes idzie gorzej, to z tymi dochodami może być różnie. Natomiast dochodzimy do wreszcie takiego inwestowania, które w specyfice rynku polskiego dla mnie jest najbliższe, czyli no można inwestować po to, żeby w dobrze zainwestowany kapitał w odpowiedni rodzaj nieruchomości, żeby one wypracowywały po prostu wzrost wartości, dzięki wzrostowi wartości tych nieruchomości po prostu skuteczniej, szybciej można pomnożyć ten kapitał. I dla przykładu przy inwestycjach, które realizujemy w ziemię rolną, kupując ją w dużych, kilkuhektarowych kompleksach, jesteśmy w stanie ten majątek przez odrolnienie, przez podział, przez uzbrojenie, przez oczyszczenie, jesteśmy w stanie kilkukrotnie zwiększyć wartość takiej nieruchomości i to w czasie 4-5 lat. I tutaj ciężko jest, nawet ciesząc się wysokimi stopami czy wysokimi wzrostami cen ziemi rolnej, trudno byłoby takich wzrostów oczekiwać, jeżeli byśmy nie mieli zmiany przeznaczenia gruntu. Przy kamienicach jest podobnie, kupując całą kamienicę, tak jak my to robimy, kupujemy hurtowo od razu kilkaset czy kilka tysięcy metrów kwadratowych. Jeżeli to jest kamienica, która jest zdewastowana, zdezelowana, niedoinwestowana, to wtedy oczywiście cena zakupu jednego metra kwadratowego będzie zdecydowanie niższa i po przeprowadzeniu remontu, po wydzieleniu lokali do oddzielnych ksiąg wieczystych, sprzedaż jednego mieszkania, czy jednego apartamentu, czy jednego lokalu będzie dawała
dwu, czasem nawet więcejkrotną cenę za jeden metr kwadratowy na etapie sprzedaży. Czyli wzrost wartości majątku to jest ta jedna motywacja, o której zdecydowanie też warto pomyśleć. I wreszcie dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Widzimy bardzo często wśród inwestorów, z którymi rozmawiamy, przywiązanie do inwestycji w określonego rodzaju. Jeżeli ktoś nauczy się konkretnie inwestować w konkretny rodzaj aktywów, czuje się pewnie, spokojnie, mamy inwestorów, którzy pewnie się czują inwestując na giełdzie, czy na przykład w fundusze, jeżeli aktywnie są w stanie nimi zarządzać, są w stanie też zabezpieczyć się przed wahaniami koniunktury, czy wreszcie na przykład zainwestowanie w mieszkanie pozwala wypracować stopę zwrotu, jeżeli wie się, komu mieszkanie wynająć, komu mieszkanie nie wynajmować, w jaki sposób zabezpieczyć się umową, czy zadbać o swoje interesy. Wtedy ta stopa zwrotu oczywiście będzie wyższa niż, jeżeli ktoś ma też kilka mieszkań, to te nawyki, ten dryg, kamieniczka będą mu zdecydowanie służyć i kolejne dodatkowe mieszkanie będzie wtedy w stanie obsłużyć zdecydowanie łatwiej niż ktoś, kto ma na przykład jedno mieszkanie, nie za bardzo ma czas na to, żeby się nim zajmować i zdarzają mu się problematyczni, tak zwani problematyczni lokatorzy, którzy w pewnym momencie przestają na przykład płacić czynsz, a nie zadbał odpowiednio o to, żeby swój interes zabezpieczyć. I tak, biorąc pod uwagę zestawienie różnych motywacji, wreszcie, szczególnie w przypadku nieruchomości, słyszymy też często o tym, że inwestorzy chcą tak jakby uciec przed zapłatą podatku dochodowego na etapie sprzedaży nieruchomości, której byli właścicielami mieszkaniowej szczególnie, krócej niż 5 lat. Jest to zdecydowanie oczywiście praktyka zgodna z obowiązującymi przepisami i często kupując kolejną nieruchomość mieszkaniową przy dochowaniu odpowiednich formalności można załatwić sobie problem i tego podatku dochodowego uniknąć, nawet jeżeli ta sprzedaż będzie miała miejsce wcześniej niż okres pełnych 5 lat. Wreszcie tych motywatorów, tych powodów dlaczego, oczywiście można tutaj podać zdecydowanie więcej. Jeżeli Państwo znacie, czy macie jakieś dodatkowo jeszcze powody, dlaczego warto zainwestować w nieruchomość, w konkretną tą nieruchomość, to zachęcam też do tego, żeby się na czacie nimi podzielić. Jest nas tutaj kilkadziesiąt osób, które się przysłuchują, które oglądają i myślę, że to z korzyścią też dla wszystkich takie podzielenie się różnymi motywacjami może wystąpić. Także dlaczego? 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 To jeżeli jakieś pytanie warto zadać, to przede wszystkim to. I teraz przechodząc dalej, jeżeli już ja mam przekonanie, że wiem, co mnie motywuje, wiem, dlaczego chcę to zrobić, wiem, dlaczego nie chcę zainwestować, nie chcę wziąć pod uwagę innych rodzajów nieruchomości, warto sobie zestawić czy pomyśleć o tym, okej, wiem, co mnie skłania, dlaczego chcę taką inwestycję przeprowadzić. Natomiast warto też uczciwie zadać sobie szereg pytań dotyczących tego, jakie są moje takie warunki brzegowe, znaczy na co ja jestem w stanie przystać, na co jestem w stanie się zgodzić, a na co kategorycznie nie jestem w stanie się zgodzić i co jest dla mnie nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę ten rodzaj działalności, czyli inwestowanie w nieruchomości. Takie najbardziej oczywiste, najbardziej podstawowe parametry to jest na przykład, jaką kwotę pieniędzy mam do zainwestowania, zarówno w gotówce, jeżeli rozważam na przykład zakup mieszkania na wynajem, to jaką mam zdolność kredytową, która może mi uzupełnić te moje posiadane zasoby finansowe w gotówce, czyli ile mam pieniędzy do zainwestowania. Z drugiej strony, jeżeli nie mam gotówki, kredyt bankowy to niekoniecznie jest to, co chcę albo co jestem w stanie uzyskać, to pytanie, czy chcę w ogóle brać pod uwagę opcje z finansowaniem pożyczką gdzieś, nie wiem, od rodziny, czy od znajomych, czy od innych osób i realizacją wspólnego przedsięwzięcia. Często, i my to wiemy bardzo dobrze, bo to nasze inwestowanie w kamienicę, czy inwestowanie w ziemię w modelu grupowym, ono się opiera tak naprawdę na tym, że łączymy większą liczbę inwestorów ze sobą i to, co jednemu inwestorowi
byłoby sfinansować trudno, czyli na przykład zakup kamienicy za kwotę kilku milionów złotych i wyremontowanie jej, dzięki temu, że łączymy kilkadziesiąt osób, które wspólnie przystępują do jednego przedsięwzięcia, efekt skali tutaj jest bardzo, bardzo jakby odczuwalny. Wreszcie warto zastanowić się, jeżeli ja zainwestuję dzisiaj, to na jaki okres i na jaki czas ja tą inwestycję chcę zrobić, bo z jednej strony, jeżeli myślę o zabezpieczeniu na przykład głównie moich dzieci na przyszłość, to perspektywa 10-letnia czy 15-letnia zupełnie mnie nie przeraża. Jeżeli myślę o zabezpieczeniu siebie, mnie, mojej małżonki i na przykład mam przed sobą jeszcze, nie wiem, 5 lat czy 10 lat do emerytury, no to ten czas, który pozostał, żeby faktycznie ta nieruchomość miała okazję zapracować, on będzie zdecydowanie krótszy. I warto sobie też w ten sposób zdecydowanie i przede wszystkim uczciwie na takie pytanie odpowiedzieć, czy inwestycja, która potrwa dłużej niż na przykład 5 lat, czy to jest coś takiego, co jest w ogóle dla mnie interesujące, czy kategorycznie odpada? Czy na przykład stopa zwrotu na poziomie 4,6%, jaką się uzyskuje z mieszkań na wynajem średnio według danych NBP, czy to jest taka stopa zwrotu, która dla mnie jest atrakcyjna, czy na przykład niekoniecznie, dlatego że moja dostępność czasowa i możliwość mojego zaangażowania się osobistego na etapie przygotowania inwestycji, wyszukania nieruchomości, wynegocjowania zakupu, posprawdzania wszystkich parametrów, ja nie mam tego czasu. Albo na przykład nie mam czasu, żeby prowadząc firmę, prowadząc biznes, w trakcie trwania inwestycji dokonywać różnego rodzaju napraw, wymian serwisowych i spełniać prośby czy żądania najemców, którzy będą w tym moim lokalu funkcjonować. A niekoniecznie przy jednym czy dwóch mieszkaniach może opłacać się wynajmowanie kogoś, kto z perspektywy pana złotej rączki byłby w stanie takie naprawy w moim imieniu dokonywać, czy też dokonywać zbierania czynszów od najemców. Czyli te parametry, o których warto pomyśleć i warto sobie samemu na te pytania odpowiedzieć, to jest kwota do zainwestowania, w jaki sposób ja tą kwotę do zainwestowania potrzebną jestem w stanie sfinansować, jaki ja oczekuję stopy zwrotu z danej inwestycji i w jakim horyzoncie czasowym, bo stopa zwrotu 100% z perspektywy załóżmy 10 lat, to jest zupełnie inne 100% niż w perspektywie na przykład 2 czy 4 lat. Także warto te parametry ze sobą zestawić. I wreszcie ta dostępność czasowa, którą ja mam, żeby się inwestycją zajmować. Jeżeli nie mam czasu na to, żeby inwestycją się zajmować, to po prostu nie ma sensu brać takiej inwestycji pod uwagę. I bardzo dobrze to wiemy w przypadku inwestycji, które prowadzimy. Większość inwestorów, którzy nam zaufali, którzy nam powierzyli swój kapitał, to są inwestorzy, którzy nie mają czasu. Dlatego, że prowadzą swoje firmy, dlatego, że pracują w firmach i tam się realizują zawodowo, bardzo dobrze zarabiają i po prostu nie mają czasu, dlatego, że swój czas, swoją energię wolą poświęcać na to, w czym są najlepsi, w czym są mocni, na czym się znają. I to jest ich firma, to jest ich biznes. I wreszcie taki parametr, o którym czasem się myśli, ale nie do końca, mam takie czasami wrażenie, w nie do końca świadomy sposób, to jest pytanie o poziom ryzyka, akceptowalnego ryzyka, na jakie ja chcę się zgodzić. I tutaj znamy takie, pewnie każdy z nas, każdy z Państwa pewnie słyszał o takim powiedzeniu, że każda inwestycja to jest ryzyko i że kto nie ryzykuje, to ten nie wygrywa. I oczywiście jest w tym sporo prawdy. Natomiast trzeba uczciwie zadać sobie pytanie, czy pieniądze, które mam zarobione w pocie czoła, albo na przykład odziedziczone gdzieś po moich rodzicach, czy to są takie pieniądze, z ryzykowaniem których ja się będę czuł komfortowo. I mamy też takie doświadczenia i rozmawialiśmy z wieloma inwestorami, którzy mieli po prostu autentyczny ból, dlatego że zainwestowali środki, które mieli przeznaczone w długim czasie na jakiś konkretny cel i inwestycja, której trzeba było doglądać, którą trzeba było prowadzić, jeżeli ona się trochę rozjechała czasowo, no to wtedy niepotrzebny stres, niepotrzebne zastanawianie się, co ja teraz zrobię i taka sytuacja, która
która potrafiła no, dużo krwi, dużo zdrowia napsuć. I wreszcie też warto zastanowić się, okej, to być może są jakieś dodatkowe, inne warunki, które, na które ja się na przykład nie chcę zgodzić. W przypadku inwestycji, które realizujemy grupowych, jeżeli mamy kilkudziesięciu inwestorów, którzy przystępują do spółki celowej, kupujemy z kapitału, który nam powierzyli kamienicę, prowadzimy proces renowacji, rewitalizacji, który zazwyczaj też trwa ten rok, czasami dwa. Rozmawiamy z wieloma inwestorami, oni mówią, dla mnie dwa lata to jest zdecydowanie za długo. Ja chcę zainwestować tak, żebym najpóźniej po pół roku zobaczył swoje pieniądze z powrotem, a i wtedy ja powiem, ok, rozumiem, w ten sposób pan czy pani podchodzi. Niestety to nie jest inwestycja w takim razie u nas, ponieważ przy inwestycjach w nieruchomości to nie jest tak jak fundusz, że można w dowolnym momencie wyjść z inwestycji, że można w dowolnym momencie pogodzić się nawet z jakąś niedużą stratą albo jak będzie wybitnie dobry miesiąc czy kwartał, można sprzedać i te zyski zainkasować od razu. W przypadku inwestycji w nieruchomości, każdej inwestycji w nieruchomości, trzeba ją bardzo dobrze kupić i bardzo długo warto poświęcić dużo czasu na to, żeby ją po pierwsze sprawdzić, po drugie wybrać, wynegocjować, dlatego że dobrze kupiona nieruchomość to jest połowa sukcesu. Natomiast zarabia się na nieruchomości finalnie, tak naprawdę wtedy, kiedy się wycofuje z niej pieniądze i najczęściej to jest ten moment, kiedy albo ona się zdąży spłacić czynszami, albo na etapie sprzedaży. I czasami ciężko jest oczekiwać, że klient znajdzie się natychmiast po tym, jak będziemy chcieli nieruchomość wystawić na sprzedaż. Kwestia sprzedaży nieruchomości, myślę, że to jest bardzo wdzięczny temat, taki, który zasługuje chyba na zupełnie oddzielne spotkanie. Natomiast wracając do meritum, te warunki brzegowe, zachęcam też gorąco do tego, żeby sobie wziąć kartkę i rozpisać. Po pierwsze to, co mnie motywuje, dlaczego ja chcę tym tematem się zainteresować i po drugie spisać, przedyskutować z najbliższymi, z rodziną, z partnerem, dlaczego konkretne nieruchomości mogą lub podpasować lub nie, jakie są te warunki brzegowe takie, których nie chcę do siebie tutaj, których nie chcę, znaczy, które są po prostu dla mnie nie do ominięcia. I teraz zachęcam do tego, żeby te trzy główne takie pytania, czyli jaki rodzaj nieruchomości, jaka nieruchomość, te motywatory, dlaczego ja chcę inwestować w ten, a nie inny sposób i wreszcie jakie mam warunki brzegowe. Zachęcam do tego, żeby je sobie w takich cyklach zadawać co jakiś czas i żeby wracać, dlatego że po pierwsze sytuacja może się zmieniać, państwa sytuacja może się zmieniać i to, że dzisiaj jakiś warunek brzegowy typu brak komfortu, dyskomfort dotyczący inwestycji, nad którą ja nie mam bezpośredniego panowania, bezpośredniego wpływu. Ten dyskomfort na początku, on może być bardzo duży, natomiast i wiemy też bardzo dobrze, że bardzo często inwestycje w nieruchomości to jest taki powód trochę do stresu. W sytuacji takiej, gdzie no nie do końca w inwestorzy, z którymi rozmawialiśmy, wielu inwestorów, z którymi rozmawialiśmy, którzy mieli jakieś negatywne doświadczenia dotyczące inwestowania w nieruchomości. Te negatywne doświadczenia z nieruchomości bardzo często u nich przekładały się na takie bardzo konkretne, drastyczne postanowienie. Ja już nigdy więcej w nieruchomości nie chcę inwestować, dlatego że straciłem raz, często dwa czy trzy razy. I w pewnym momencie przychodzi takie zapętlenie, które niekoniecznie zawsze jest pozytywne, a bardzo często powoduje, że no, fajne, ciekawe szanse potrafią przejść tuż koło nosa i warto wyciągać oczywiście wnioski z jakichś negatywnych doświadczeń czy z jakichś porażek inwestycyjnych. Trzeba potrafić przyznać się do porażki, natomiast z tej porażki trzeba wyciągać wnioski. Lepiej wyciągać wnioski oczywiście z porażek innych osób, po to, żeby samemu niekoniecznie ponosić koszty niepowodzeń. Natomiast każde doświadczenie potrafi nauczyć, trzeba tylko chcieć z niego wyciągnąć wnioski. I teraz te oczekiwania
i możliwości zderzone ze sobą, zweryfikowane ze sobą, nałożone tak naprawdę na różne oferty inwestycji, to jest takie ćwiczenie, które, do którego po prostu warto wracać, bo zaręczam wam, że każdy z was za 3 miesiące od dziś, czy za pół roku od dziś, będzie zupełnie inną osobą, zupełnie innymi doświadczeniami i będzie w stanie na pewne oferty, pewne propozycje spojrzeć z innej perspektywy, niż robi to dzisiaj. Także to jest jedna sugestia z mojej strony. Druga sugestia to gorąco zachęcam do tego, żebyście Państwo nie ustawali w poszukiwaniach wiedzy i informacji i gorąco zachęcam do tego, żeby myśląc o inwestowaniu przyjąć takie założenie czy taką perspektywę, jaką ja bardzo lubię przyjmować, a mianowicie małego dziecka. Takiego, które coś tam wie, coś tam słyszało, ale niekoniecznie musi być ekspertem we wszystkim. I warto poświęcić sporo czasu na to, żeby zdobyć jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej informacji i z taką dziecięcą ciekawością patrzeć na różne sytuacje, różne oferty, różne zdarzenia, które na rynku Państwo widzicie i rozmawiać też z ludźmi, którzy w Waszym otoczeniu zajmują się inwestycjami, pytać ich z otwartą taką ciekawością o to, o ich doświadczenia, o to, co im się sprawdza, co im się nie sprawdza. Zachęcam gorąco do wymiany doświadczeń, ponieważ ta wymiana doświadczeń, ona procentuje i ona procentuje zarówno u was, bo więcej się uczycie, jesteście w stanie zobaczyć więcej wymiarów. I też te osoby, które dzielą się doświadczeniami, jestem przekonany, że dzięki pytaniom będą w stanie też z tego zyskać. Oczywiście nie każdy będzie chciał mówić o wszystkich szczegółach cały czas na temat pieniądza. W pewnych kręgach niezręcznie jest dyskutować, bądź niektórzy czują się niezręcznie, bądź też po prostu nie chcą tych dyskusji podejmować. Natomiast zachęcam do tego, żeby pytać. Jedyne, co się ryzykuje, to jest to, no przepraszam, ale nie chcę ci powiedzieć. Trudno, okej, rozumiem. Natomiast każde pytanie, dobre pytanie zadane zdecydowanie zwiększa wasz poziom świadomości, wasz poziom wiedzy i wtedy każda kolejna oferta, którą zobaczycie, będzie dla was miała mniej i mniej tajemnic. I wreszcie w momencie, kiedy będziecie oglądać oferty w ramach wybranej kategorii nieruchomości, czy to będą mieszkania, czy to będą działki budowlane, czy to będzie ziemia rolna, czy to będą kamienice, czy to będzie jakiś lokal usługowy, czy jakakolwiek inna nieruchomość, zachęcam do tego, żeby krytycznie oceniać dostępne oferty. Krytycznie to znaczy przede wszystkim zadawać trudne pytania tym, którzy będą z tą ofertą przychodzić, weryfikować wszystkie fakty, weryfikować wszystkie za i przeciw, weryfikować dokumenty źródłowe. Zachęcam do tego, żeby nie ustawać w pytaniach do momentu, aż będziecie mieli stuprocentową pewność, że zadaliście wszystkie możliwe pytania, uzyskaliście wszystkie możliwe odpowiedzi i te odpowiedzi, które uzyskaliście, są dla was satysfakcjonujące. Dlatego, że jedno niezadane pytanie na etapie przed podpisaniem aktu notarialnego może was kosztować bardzo dużo pieniędzy. Jak próbowałem kiedyś policzyć, ile ofert obejrzałem, żeby przed zakupami, przed wyborem chociażby inwestycji w grunty, które mamy. Na dzisiaj mamy w portfelu mniej więcej 140 hektarów gruntów w 40 lokalizacjach, wszystkie w okolicach Warszawy i w okolicach Warszawy. Tutaj inwestujemy i zgodnie ze wszystkimi tutaj prognozami i podobieństwem Warszawa będzie się rozrastać, ludzie się będą z Warszawy wyprowadzali. Oczywiście nie wszyscy, ale spora liczba osób, które mieszkają dzisiaj w mieście, w perspektywie najbliższych 20 lat będzie mieszkała pod miastem. I teraz te 40 lokalizacji, które kupiliśmy, próbowałem sobie porównać, ile ofert obejrzałem, w ilu miejscach byłem, to wyszły mi jakieś tysiące obejrzanych ofert, duże kilkaset nieruchomości, w których byłem, gdzie pojechałem zobaczyć, pochodzić, obejść, zobaczyć, jak to wygląda w naturze. I podobna ilość, czy liczba tych, gdzie próbowaliśmy negocjować. Rozpoczęliśmy negocjacje i oczywiście finalnie, żeby kupić jedną nieruchomość, to mniej więcej pewnie około 50 trzeba zobaczyć i spróbować podjąć rękawice.
nie zawsze oczekiwania kupującego i sprzedającego się spotkają. I to jest ok, to nie ma co się specjalnie stresować i emocjonować. Na etapie negocjacji warto te emocje troszeczkę pohamować, natomiast pytania warto zadawać absolutnie wszystkie i warto prosić o zdecydowanie wszystkie dokumenty. Zresztą na temat zakupu konkretnej nieruchomości i tego, co warto zrobić przed zakupem, na etapie negocjacji, w trakcie zakupu, chciałbym Państwu opowiedzieć za 2 tygodnie. Mamy zaplanowany kolejny hangout 26 czerwca. Pod koniec tej części prezentacyjnej, zbliżamy się powoli do końca, przypomnę o tym raz jeszcze i wkleimy też Państwu link do tego hangoutu, który będzie za 2 tygodnie, tak żebyście Państwo mogli się od razu na ten hangout zapisać. Także prośba jeszcze o chwilkę cierpliwości. I tutaj zarówno emocjonalnie, jak i racjonalnie każda inwestycja, każdy zakup, który będzie wykonywany, on powinien tutaj, warto być spójnym wewnątrz środku, bo decyzja powzięta dzisiaj, ona będzie procentować przez dłuższy okres. No i warto spać spokojnie, cieszyć się z dobrze przeprowadzonych czy prowadzonych inwestycji, do czego Państwu serdecznie życzę. I chciałbym jeszcze na koniec w 2 słowach powiedzieć na temat tego, w jaki sposób my jako Macmillan działamy, bo to, co też zauważyliśmy, to jest, nie potrafię jeszcze powiedzieć, jak duży procent, natomiast wiele osób, które myśli o inwestycji w nieruchomości, jak ma taką dużą liczbę pytań przed sobą, to ma nagle ból głowy. I ten ból głowy tak naprawdę sprowadza się do tego, że nie do końca mam przekonanie, nie do końca mam pewność, czy ja chcę w ten projekt wejść, nie do końca mam pewność, czy to jest dobry pomysł, czy to jest słaby pomysł. Nie mam pełnego przekonania, czy tak naprawdę ja będę mieć czas na to, żeby się tą inwestycją zająć. Zamiast tego być może warto zastanowić się nad tym, żeby część swoich środków powierzyć w fachowe ręce, i taki sposób inwestowania, jaki realizujemy w Macmillan, on jest oparty na kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim nie spekulujemy, tylko stawiamy na realną wartość, taką, która już na etapie zakupu jest bardzo konkretna, a potem w trakcie procesu inwestycyjnego ją budujemy. Wybieramy nieruchomości, które są najlepiej zlokalizowane z tych dostępnych na rynku i to się odnosi zarówno do kamienic, jak i do ziemi, ale też do innych inwestycji, które realizujemy, o których mam nadzieję w bliskiej przyszłości będę w stanie Państwu opowiedzieć. Wreszcie zwiększamy aktywnie wartość nieruchomości po to, żeby to nie było tylko oczekiwanie na to, że może rynek pójdzie do góry, może te ceny zaczną rosnąć. To jest, proszę Państwa, klasyczna spekulacja. Jedni spekulują na krótszy czas, w krótszym czasie, drudzy w dłuższym. My nie spekulujemy wcale. Aktywnie budujemy wartość i wreszcie sprzedajemy nieruchomość nabywcy za dobrą cenę, dobrą dla niego, taką, że on chce ją kupić, a jednocześnie jesteśmy w stanie wypracować fajną, atrakcyjną, wysoką stopę zwrotu na etapie wyjścia z inwestycji. Teraz dla tych z Państwa, którzy byli z nami, czy byli ze mną 2 tygodnie temu, wspominałem o kamienicy na Czarniakowskiej 178 w Warszawie, nad Wisłą, na Powiślu, właściwie na administracyjnie na Solcu. I wspominałem wtedy, że tą kamienicę będziemy kupować. Kupiliśmy ją, proszę Państwa. Jest już na dzisiaj w spółce komandytowej, w spółce celowej, którą mamy jakby założoną, zarejestrowaną. Kamienicę kupiliśmy i teraz jest jeszcze, tak myślę, że jesteśmy na finiszu, jeżeli chodzi o uzupełnienie grupy inwestycyjnej. Jesteśmy jeszcze. Czekamy na zgłoszenia od ostatnich inwestorów, żeby dopełnić grupę inwestycyjną. Mamy jeszcze miejsce dla 2, może 3 inwestorów, którzy chcieliby do tej konkretnej spółki, do tej konkretnej grupy inwestycyjnej
do tej konkretnej kamienicy jaką inwestycję jeszcze przystąpić. W perspektywie pewnie najbliższych kilku dni tą grupę będziemy domykać. Gdyby się okazało, że ktoś z Państwa jeszcze by chciał rzutem na taśmę zainwestować, zapraszam do kontaktu. Natomiast nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby inwestować spokojnie z głową i my też po domknięciu tej grupy inwestycyjnej, tej kamienicy wkrótce, tu widzicie Państwo parametry takie pokrótce finansowe dotyczące tej inwestycji. Natomiast będziemy, myślę, w perspektywie pewnie około 3 tygodni będziemy w stanie zakomunikować czy opowiedzieć o nowych projektach, które dla Was przygotowujemy i z którymi po domknięciu tego będziemy startować. Z mojej strony, jeżeli chodzi o część prezentacyjną, to jest chyba tyle. Zapraszam serdecznie do nas na stronę internetową www.magmillon.pl. Tam macie Państwo możliwość zapisania się na newsletter, jeżeli mielibyście ochotę otrzymywać od nas informacje. Nie wysyłamy ich dużo, wysyłamy fajne informacje. W każdym momencie, w dowolnym momencie można się z tego newslettera wypisać. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani inwestycjami w nieruchomości, to gorąco zapraszam. Zapraszam na nasz profil na Facebooku, facebook.com/Magmillon. Też możliwość poczytać po różnego rodzaju treści związane z inwestycjami w ziemię. Zachęcamy do tego, żeby nas polubić. Jeżeli będziecie Państwo chcieli, to z czasem będzie można pooglądać też dodatkowe treści. Natomiast teraz bardzo serdecznie zapraszam po pierwsze do tego, żeby zadawać pytania na czacie. Mamy jeszcze chwilę, z chęcią odpowiem na Państwa pytania, na tyle, na ile będę w stanie oczywiście. I jednocześnie zachęcam gorąco do tego, żebyście Państwo zarezerwowali sobie w kalendarzu czwartek za 2 tygodnie, 26 czerwca o 18:30. Będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, jak konkretnie kupować nieruchomość, na co zwrócić uwagę, jak dobrze kupić bez stresu, wyeliminować ryzyko na tyle, na ile się da przed zakupem, w jaki sposób się do tego procesu przygotować i jak zapewnić sobie zwycięstwo na etapie już zakupu. Zdradzę trochę trików, tak jak to robią zawodowcy. Mam nadzieję, że się to Państwu przyda. A teraz prośba o pytania, prośba o wpisywanie na czacie. Jeżeli chcielibyście Państwo na ten temat wyboru nieruchomości dla siebie pod kątem inwestycyjnym o coś zapytać, bardzo proszę o to, żeby te pytania wpisywać na czacie teraz. W takim razie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że było interesujące. Poproszę też o wrażenia na koniec. To dla nas jest też cenne doświadczenie. Cały czas próbujemy, eksperymentujemy z hangoutami i szukamy takiej formy, która będzie dla Was jak najbardziej interesująca i ciekawa, więc prośba o podzielenie się wrażeniami. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kuba Karliński, bardzo mi było miło się z Wami spotkać. Zapraszam za 2 tygodnie na hangout 26 czerwca o 18:30. Jak zawodowcy kupują nieruchomości. Dziękuję bardzo w takim razie i do zobaczenia, do usłyszenia.